kochani, witam was w 19 vlogmasie. Moi kochani, jest już 19 vlogmas, ten czas tak szybko leci. Ja jestem nadal chora, co pewnie słychać po moim głosie. Wiem, że powtarzam to już w każdym vlogmasie, w którym od momentu, kiedy się pochorowałam, ale nie chcę później mieć komentarzy, że ale ty masz głos. I też nie wyglądam za dobrze, zwłaszcza, że jest rano. Zawsze po całej nocy nie wyglądam aż tak dobrze. Na moim Instagramie GymFitNew dałam wam na Instastory taką jakby kartkę, nazwijmy to tak, gdzie napisałam wam, że postanowiłam was pozdrawiać we vlogmasach. Vlogmasy się już co prawda kończą powoli. I mieliście tam taką zakładkę jakby do pytań. Dałam wam i mogliście mi właśnie pisać swoje imiona, przezwiska, jakieś inne informacje, które chcecie, żebym przeczytała na vlogmasach. I mam tam, jakby trochę osób napisało właśnie tam albo w wiadomościach prywatnych na Instagramie. Przepraszam was za mój głos, ale mam taką chrypę trochę. I zobaczcie, kto do mnie tutaj przyszedł. Przyszłaś, Poli, przywitaj się z widzami. Przywitasz się? Tak, Poli się z wami może później przywita, bo właśnie przed chwilą się obudziła i jeszcze sama nie wie, tak, co się dzieje. Nie wiesz, Poli? Śpiąca jesteś? Tak? To ja ci, Poli, powiem. Musimy teraz wylosować osobę, którą pozdrowimy. Więc mam tutaj przygotowane pudełeczko. Jest to taki malutki jakby śmietniczek z Tigera, ale nie miałam innego pomysłu właśnie, gdzie wrzucić te losy, więc postanowiłam, że ten pudełeczko będzie najlepsze. Mam tam trochę losu, jak słyszycie. I powiem wam, że na razie będę losowała po jednej osobie, a na Poli sprawdź, czy są losy. Są karteczki. Polisia stanie już tutaj obok. O, tylko chodź tutaj ładnie. O, stój, Poliś, losujemy coś. Ja zamknę oczy nawet. Tak, Poliś, zaglądasz. Mam jakąś karteczkę. Odstawię śmietniczek i uwaga. Uwaga, uwaga, kogo pozdrawiamy? O, pozdrawiam serdecznie Hanię z Lublina. Z Instagrama. Na Instagramie to było napisane. Hania z Lublina, bardzo cię pozdrawiam. Ja właśnie się zbieram do szkoły i dzisiaj mamy próbny egzamin z matematyki, więc trzymajcie kciuki, żebym poszedł jak najlepiej. Oczywiście to jest tylko próbny egzamin. Też jadę tylko na egzamin i po egzaminie z powrotem jadę do domu, ponieważ jestem przeziębiona. Już właśnie wróciłam do domu, napisałam próbny egzamin z matematyki, później tatuś mnie przywiózł do domu. Tworzymy teraz razem kalendarza z herbatkami. Nie wiem, czy zaczynałam już od tego kalendarza kiedyś. Możecie mi napisać w komentarzach. Czy zaczynałam już kiedyś vlogmasa właśnie od vlogmasa? Vlogmasa nigdy nie zaczynałam kalendarzami, ale czy otwieranie kalendarza zaczęłam kiedyś właśnie od kalendarza z herbatkami? Bo mi się wydaje, że jednak nie. Okej, tu mamy 19. On się ładnie otwiera dość i żeby mi teraz nie zapaszyło, no więc nie mówię nic więcej. Tak, ładnie się otwiera. Tak, i zaraz zapaszę, ale nie zapaszyłam. Po prostu jak coś jest dobrze zrobione, to będzie dobrze. Poli się tutaj w chwilę odzywa i herbatkę mamy tu pucher żurawinowy, pucher. Nie wiem, jak się czyta to pierwsze słowo, więc jeżeli ktoś wie, no to może mi napisać. Oczywiście tak zawsze to powtarzam przy otwieraniu właśnie tego kalendarza z herbatkami, ale jak są to słowa nieznane mi, no to nie wiem, jak mam to dokładnie czytać. I co tutaj mamy? Ja wam przeczytam składniki. Herbata pusher właśnie, żurawina, marchewka, czarny bez i aroma. Dobrze, ciekawe połączenie. Chyba jeszcze nie było nigdy herbatki z żurawiną. Tak mi się wydaje. A może była? Nie, tego nie wiem, ale taką dzisiaj mamy herbatkę. Kalendarz z herbatkami, to teraz czas na kalendarz ze słodyczami. Przełożę nasz śmietniczek do losowania, naszą herbatkę. I otwórzmy, a Haribo otwórzmy. Haribo mnie wczoraj zaskoczyło i rzecz z tego kalendarza z Haribo wybrałam na mojego faworyta. I powiem wam, że mój faworyt został od razu wczoraj zjedzony, ponieważ kocham tamtego żelka, można tak to powiedzieć, właśnie i był przepyszny.
Który dzisiaj jest? 19. Tu mamy 19 i miałam zgadywać, co będzie. W tym kalendarzu postaram się zgadywać. Ja tu palca wsadzę. Uda mi się? I dzisiaj mamy jakieś żelki w tej takiej torebeczce i mi się wydaje, że to może będą... Zerknę na ściągę z żelkami. Mi się wydaje, że może dzisiaj... Może dzisiaj będą te? O te? Zobaczcie. Te? Zobaczcie te? Albo... Może... Nie, te nie będą. Przepraszam Was za mój nos, ale może te. Te mi się wydaje, że będą. Ale nie zdradzam. Zobaczymy. Otworzymy kalendarz i się dowiemy. Tu mamy 19, wsadziłam tu już palce. Oczywiście jakby inaczej mogło być. Ojejku, przepraszam. I otwieramy. O Jezu, zobaczcie, nie zgadłam. Źle strzeliłam. Znaczy pół na pół, moi kochani. Bo powiedziałam, że tu będą jakieś żelki na pewno w takiej paczce. Ale nie powiedziałam, że tu będą smoczki. Nie spodziewałabym się ich. Zobaczcie, smoczki tu mamy w środku. Nie spodziewałabym się tych żelków. Myślałam, że będą jakieś inne. A może zróbmy dzisiaj tak, że nie będziemy tak właśnie przeplatać, tylko otworzę najpierw wszystkie ze słodyczami. Więc otwórzmy teraz kalendarz ze zwykłymi czekoladkami. 19 mi się udało od razu super znaleźć i 20 Wam pokazuję. Super, po prostu jestem genialna. Tu mam 19. Zrobię Wam przybliżenie i uwaga, uwaga, oddalamy trochę. I co to jest? A, zobaczcie, gwiazdka. Tak ona wygląda. I wezmę teraz kalendarz z Kinder. Tak, otwieram wszystkie słodyczowe najpierw. Haha, tego jeszcze nie było na moim kanale. Że otwieramy najpierw wszystkie ze słodyczami. A, mój palec. Ten kalendarz zawsze tak otwieram. A, i nie zgaduję, zapomniałam. Dzisiaj mamy szokobonsa. Tak on wygląda, tak jak zwykły szokobons. Zwykłą Milkę, jejku. Patrzę się na kalendarz ze zwykłymi czekoladkami i mówię zwykłą Milkę. Nie, przyszedł czas na Milkę. Milka ma bardzo dobre czekoladki. I jeżeli by ktoś się pytał, czy polecam, czy nie, to tak, polecam kalendarz adwentowy z Milki. I tu renifer, zobaczcie. Ja ostatnio mam taką fazę, może nie nazwałabym tego fazą, ale ostatnio dużo spotykam właśnie reniferków. I mi się od razu jak widzę reniferkę, to mi się przypomina Rudolf. Jakoś tak, czekajcie, coś mi się tu nie chce tworzyć, a ja już widzę, ale dzisiaj mam piękną czekoladkę. Aż Wam muszę to powiększyć. Tak, zobaczcie, bałwanem taki. Jaka słodka. Takie rzeczy, które były w dzisiejszym okienku z kalendarzy ze słodyczami oraz ta herbatka. Ona jest jakby do picia, ale to były ze słodyczami, to była herbatka. I teraz otwórzmy kalendarz z The Body Shop. Szukamy 19 okienka. Tu mam 20, 19 jest tutaj. Myślę, że dzisiaj będzie jakiś taki błyszcz, w sensie taki w takim okrągłym pudełeczku. No do ust. Nie wiem, czy będzie coś do ust. No. Otwórzmy. Coś mi się tutaj do środka. Jej kalendarz mi odjeżdża. Ale śmiesznie. Okej, otworzyłam. Tak, do ust. Zobaczcie. Do ust mamy w środku. Ale wiem, że to do ust. Strasznie trudno wyjmuje. Po długich próbach wyjęcia tego udało mi się to wyjąć. Ale w kalendarzu z The Body Shop strasznie trudno się to wyjmuje. I to jest do ust. I teraz to jest tutaj gdzieś zafundowane. Otworzymy to. Zdajemy tą folię. Tutaj folia na bok. I tak to wygląda. Wywąchajmy to teraz, bo zawsze to pięknie pachnie. Wszystkie rzeczy z The Body Shop prześlicznie pachną. Ojejku, to pachnie taką truskawką? Truskawką, tak, taką prześliczną truskawką. Glasa i tutaj mamy 19. I ona ma taki kształt, że mi się wydaje, że to będzie maseczka. Mi się wydaje. Więc to otworzymy, żeby się przekonać. Te kalendarze mi wszystkie tak odjeżdżają. Ani ja to otworzę. Przyznam się, że trochę tutaj sobie wcześniej pomogłam. Bo to się trudno otwiera. I wyjmijmy to. I miałam rację, to jest maseczka. Wiedziałam, bo a wiecie skąd wiedziałam? Była już taka niebieska. W takim pudełku, więc po tym kształcie poznałam, że to będzie to. I mam tutaj maseczkę. Nawet fajne rzeczy są w tym kalendarzu. Mogły być lepsze, ale
są nawet fajne, ale ten kalendarz tak się brzydko otwiera. Na początku zaczął się ładnie otwierać, możecie to zobaczyć na pierwszych paru vlogmasach, że on się 6 licznie otwiera. Im później, tym gorzej. Ostatni kalendarz z Bomb Cosmetic. Szukam 19 i 19. Tak po kolei idziemy. Tutaj mamy przy tej bombce. O, otworzyła mi się nawet ładnie. Nie patrzymy na tą kartkę, czy skajcie? Pięknie. No tu jest napisane co ja. Nie czytam wam tego, ale... O Jezus Mario, ten kalendarz też mnie coraz bardziej załamuje. Cały ten jakby tutaj rządek, o tu, ma ten papier schrzaniony, że ja tu robię palcem, żeby zrobić dziurę, on się do środka wpycha. I to jest kula do kąpieli. I zobacz, on tutaj wychodzi w ogóle. Tak. Ja się boję, bo tu jest 24 i przeotwieram 15. Ja się boję, że mi się ona trochę zniszczyła. Takie mam wrażenie, ale dowiemy się później. O, mam dzisiaj serduszko. Ale wczoraj też było serduszko, czy mi się pomyliły dni? Nie, wczoraj też było serduszko. Dzisiaj mam takie fioletowe serduszko. Bombę rzeczy, które były w dzisiejszym okienku w kalendarze. I moim faworytem zostaje, uwaga, bum, tak, takie, może nie wyszło to za dobrze, ale to jest mój faworyt. Pięknie pachnie truskawką bądź poziomką, nie wiem dokładnie czym. No i po prostu, no, jesteś faworytem. Ja się właśnie bawię w pakowanie prezentów. Część wsadzę właśnie do jakichś ozdobnych siatek. A drugą część wsadzę jakieś folie i papier. I tutaj mam folię właśnie do zawijania rzeczy, które kupiłam. A jeszcze papier ozdobny będę musiała kupić i wtedy zapakuję w papier. Tą przezroczystą folię, jakieś wstążki i pakuję. A co? Nie będę zdradzać. Dowiecie się w ten sam dzień, kiedy dam tej osobie już ten prezent w tym vlogmasie właśnie. I to na tyle w dzisiejszym vlogmasie. Do zobaczenia. Pa, pa!